Dalsze wzmocnienie gwarancji zatrudnienia, zwłaszcza dla rodziców, to efekt zmian w ustawach okołokodeksowych wprowadzonych nowelizacją Work-Life Balance 26 kwietnia 2023 roku. 1 lipca zacznie obowiązywać rozporządzenie określające zakres i sposób wykazywania danych w ewidencji czynności dokonywanych między członkami grupy VAT, uwzględniając przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania oraz kontrolę. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego do osób prawnych aktualizuje obowiązki dokumentacyjne w związku z uchyleniem przez Polski Ład 3.0 przepisów o tzw. pośrednich transakcjach krajowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku. To samo dotyczy PIT. Od 15 kwietnia 2023 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% zryczałtowanego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Obowiązujące od 21 kwietnia 2023 roku rozporządzenie uwzględnia kontrolowanie poprzez system elektronicznego nadzoru transportu przepływów przez terytorium Polski produktów rolnych z Ukrainy, zbóż, jaj, drobiu, produktów pszczelich.